Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to krótka reklama strony o nazwie Foodgamer. Foodgamer to strona, która umożliwia m.in. obstawianie prawdziwych meczy za żetony na stronie. Można porównać to do stron bookmacherskich takich jak STS czy Fortuna. Na stronie doszła niedawno opcja betowania live, co oznacza, że możemy obstawiać mecze, które aktualnie trwają. M.in. czy jedna drużyna strzeli bramkę, dostanie żółtą kartkę, czy ogólnie wygra. Na foodgamer.com możemy również rywalizować z innymi graczami w postaci jackpota. Co najważniejsze, na stronie możemy również otwierać różnorakie paczki, zaczynając się od paczki za 5000 monet, aż po paczkę za 100k. Z innych ciekawych rzeczy możemy zdobywać levele, za które w nagrodę dostajemy dodatkowe żetony na stronie. Ostatnio z mojego kodu promocyjnego zalogowało się ponad 300 osób, za co serdecznie Wam dziękuję. Na dole macie link, dzięki któremu przejdziecie na stronę poprzez mój kanał. Potwierdzam, jest to film sponsorowany, ale myślę, że zrozumiecie te 2 minuty opóźnienia. Dzięki jeszcze raz, zapraszam na stronę, no i pozdro byczki. Tak, wiecie, żeby nie było jak najgorzej, rebić Zapata Cavani! Uta lala Cavani! Edinson Cavani! Bez żadnego w ogóle zawahania wybieram Cavaniego. Czemu to nie mógł być Mbappe? Czemu to nie mógł być Mbappe? Dobra, mamy Cavaniego 91. On ma już naprawdę dobre statystyki. Jakby miał 80 ponad tempa. Kirian, please. No, nie mogę narzekać chyba, nie? Nie mogę narzekać, ale i tak nim nie zagram, no. Wyżej oceniony, chyba najwyżej ocenioną kartę możliwą. Nie, Modric mam wyżej, no. Ale dobra, no. Griezmann jak najbardziej propsuje. No i w trzecim player picku mamy Fabinho, Pepe, Blinda. No bierzemy oczywiście sobie Fabinho i cyk, jakoś tu już się fajnie to ułożyło. No to... Son, Pogba Son, proszę! Son! Pana Sonic trafiony, ej! Co to się dzieje? Hyun Min Son! 86 na ataku! Adrian ma rację, co tu się stało, ej! Adrian, dziękuję bardzo, co tu się stało? Co za wymiar? Najlepszy stream, mordy, subskrypcja musi być, ej! Hyun Min Son. Nie no, gra, stary. Dziękuję bardzo, ale Kenny Dalglish pisał też, że będzie Son. Ja się muszę napić wody z mojego historycznego dzbana, mordy. Masakra. Albo De Gea, tak? De Gea, Suarez, Fabinho. Kto z nich się tu pojawi? Jezus Maria! Tak jest! Tak jest! Mówiłem, że coś będzie. 20 tysięcy, 30 tysięcy łapek, 40 tysięcy! Dla Dawida De Gea. Ja pierdzielę! Udało się! I znów trafiam De Gea. Wcześniej go trafiłem w Champions League. O, w mordę. I wtedy mogłem go sprzedać, ale tutaj... Wow! To jest to, to jest to! No, pod SBC by się przydał, więc nie to narzekał, ale najbardziej liczy wiadomo na Cristiano Ronaldo, pierwszy player pick. Zobaczmy. Jest Brandt, jest Aguero w pierwszym player picku, no i już jestem zadowolony, i już jestem zadowolony. A Sergio Aguero w pierwszym player picku. Player pick za Elite 1, 1 z 5, zobaczymy kto to będzie. I będzie to Griezmann, let's go! Let's go! Nice! No w końcu coś siadło, halo, czat! Let's go! Pierwszy player pick, Antoine Griezmann!
że powinny tutaj za Elite 2 być dwie paczki za 100k i wtedy to by jakoś było rozsądnie zagospodarowane, bo tak naprawdę czy mam 26 zwycięstw, czy 23, to jest różnica raptem w nagrodach 30 tysięcy monet. Mało. No dobra, przejdźmy do player picku. Może jakiś Messi albo Griezmann się trafi, oczywiście żartuję, bo... Jest! Jest! Antoine Griezmann! Właśnie o to chodziło. Pierwszy player pick, cyk, Antoine wjeżdża. O kurde, się wydarłem! Tak jest! Kurde mać! Mówiłem, że trzeba przytasować! A zobaczyłem Milinkovicia, myślę... Cały świat.